26 marca, najbliższa niedziela. To kolejny 14 kurs, 14 edycja kursu Jak wzmocnić odporność dziecka w ciągu 30 dni. To już najbliższą niedzielę o godzinie 20 rusza cała ekipa osób, które dołączyło do kursu. Są jeszcze wolne miejsca. Ale dzisiaj będę chciała, znaczy dzisiaj zaprosiłam dla Was byłą uczestniczkę dwóch edycji po to, żeby właśnie pokazała, rozwiała Wasze wątpliwości, żeby może coś podpowiedziała, powiedziała, jak się zmieniło zdrowie dzieci, jak się zmieniło podejście do tematu chorób. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób do nas tutaj dotrze. Także udostępniamy, słuchajcie, tego live'a. Zaraz połączymy się z Iwonką, która nam powie kilka słów o sobie, żeby przede wszystkim było dobrze ją słychać, bo to jest też bardzo ważne. Marta, widzę, że napisała, widać, słychać. Także udostępniamy tego live'a. Co jest dodatkowo w tym live'ie, to, że mam nadzieję, że Iwonka też nam zdradzi może jakąś ciekawą metodę z kursu, na pewno będę o to ją pytała, która rzeczywiście była bardzo skuteczna, która, co było takie najcenniejsze i co wyniosła z tego kursu. Także czekamy na uczestników, jak ja to mówię, zawsze te 3-5 minut, zanim tutaj ten Facebook poinformuje wszystkich osób, które też kliknęły, biorę udział. Także widzę, że Marta już poudostępniała na grupach, także powolutku tutaj będziemy się zbierać. Wszystko jest, słuchajcie. Jeszcze raz tylko powiem, że te osoby, które udostępnią live'a, otrzymają od nas, tutaj ode mnie, od Marty, od Moc w Naturze niespodziankę. Będzie to domowa apteczka. Jakie produkty ważne powinniśmy mieć, czy takie, które powinny być w domu, ale też takie, które powinno się zabrać na wycieczkę, na wakacje. Także taki prezent dla Was przygotowałyśmy. Dobrze, także osoby, które będą chciały udostępnić, otrzymają prezent, a ja już łączę się z moją tutaj byłą kursantką dwóch edycji, zaraz opowie, które to edycje i na pewno zapytam, czy dołączy do nas tylko do kolejnej edycji. Dobrze, ja tutaj już powoli puszczam głos Iwonki, zanim jeszcze, przyleciała do nas, zanim, dajcie tylko znać, Marta, daj znać nam, czy dobrze słychać naszą tutaj Iwonkę. Halo, halo, dobry wieczór wszystkim, witam się. Ja Ciebie dobrze słyszę, Ania też dotarła, Asia, Ewelinka udostępniła, Ewelinka też będzie u nas na kursie. Jako uczestniczka nowej, pierwszej, znaczy jako pierwszy raz. Ania też nasza tutaj do nas. Witam. Dajcie nam znać, czy nas dobrze widać, słychać. Ja tylko powiem właśnie, że Iwonka jest mamą dwójki dzieci, dwóch chłopców, uczestniczką dwóch edycji. I może i oddam Ci głos, kilka słów powiedz, żeby właśnie dziewczyny mogły sprawdzić, czy Cię dobrze słychać, bo to jest Twój najważniejszy dzisiaj głos. Tak jest, dziękuję bardzo. Tak jak Asia wspomniała, jestem mamą dwóch chłopców, 5 i 7 lat. Jak zaczynałam przygodę z Moc w Naturze, chłopaki mieli 3,5 i 5 lat. Filip miał niecałe 5. I generalnie pewnie Asia chciałaby wiedzieć, skąd się wzięłam. No właśnie. Był to dosyć taki trudny, ciekawy moment w życiu, ponieważ moje dzieci wpadły w taki rytm antybiotykowo-sterydowy. I to był moment, kiedy w listopadzie 2021 roku mój młodszy syn przyjął 2 antybiotyki, łącznie 20 dni antybiotykoterapii i paczka sterydów. I jak był chory, tak był chory dalej. I to był taki dla mnie hard stop, gdzie mówię, że chciałabym coś zmienić, być może poszukać jakiejś pomocy, cokolwiek, żeby to dziecko po prostu nie przyjmowało ciągle tych chemicznych substancji, że po prostu musi być
w tle, która po prostu powoduje, że on tak reaguje Czyli na to, co się dzieje z nim. jaki był ten czas, że brało jakby ciągiem te leki od 20 dni, urodzenia? 20 dni. Tak, od urodzenia do prawie 4 roku życia. W zasadzie no, zaczął w swoje czwarte, no, miał 3,5 roku w listopadzie wtedy, tak. Więc 3,5 roku w zasadzie no, od pierwszego miesiąca już był traktowany sterydami. Pierwszego miesiąca Bo życia? łapał. Tak, bo łapał już od starszego i wiadomo, na każdy kaszel dostawaliśmy steryd. Więc tak ta odporność była po prostu niszczona od początku. No i generalnie szukając różnych artykułów gdzieś tam w sugerowanych kontaktach na Facebooku wyświetlił mi się profil Moc w naturze. Zaczęłam live'y, które były dostępne. Wtedy nadarzyła się kolejna edycja, gdzie mogłam już dołączyć. Najpierw dołączyłam taki kurs na platformie, żeby zobaczyć, o czym to jest. Tak, można też kupić kurs u mnie na i jak platformie. najszybciej sobie pomóc, ponieważ wtedy edycja trwa, nie mogłam w trakcie dołączyć, ale żeby jak najszybciej cokolwiek spróbować zmienić, to dołączam do kursu na platformie, a potem już z niecierpliwością oczekiwałam na możliwość dołączenia do kolejnej edycji. I stąd się wzięłam właśnie w 12 edycji, potem w 13. Więc taka jest historia. Za chwilę powiem też, co to zmieniło, ale to pozwolę Asi tutaj moderować, żeby było nam łatwiej, żeby to miało jakiś logiczny sens. Tak, no generalnie właśnie przede wszystkim myślę, że najważniejszą rzeczą, czyli tak, wiemy, co się wydarzyło przed przystąpieniem do kursu, przed tym, jak trafiłaś na moc w naturze, czyli no niestety takie typowe za przeproszeniem, wizyty, już nie będę tego słowa na L używała, wizyty jakby kończą się tylko sterydami, antybiotykami, bez zmiany diety, bez różnego rodzaju badań, szukaniu przyczyny, dlaczego nasze dziecko choruje, dlaczego zawsze się mówi tak, że dziecko poszło do przedszkola, musi wychorować, czego ja się nie zgadzam. Że dziecko idzie, że dziecko właśnie się zaraża od starszego, od młodszego, od pójścia do przedszkola, do szkoły. Też się z tym nie zgadzam. Każdy jest indywidualny, każdy może mieć różny typ, być typem dziecka i absolutnie tak to nie działa. A co się wydarzyło, jak trafiłaś? Jak te naturalne metody wpłynęły? Czy to był jakiś proces, czy tak pyk i już wszystko zaczęło działać? Tak, generalnie jeszcze dodam do tego, co było przed, to młodszy syn od w zasadzie mierzył się ze zmianami skórnymi, a ja się z nimi próbowałam zmierzyć, on po prostu je miał i one trwają jeszcze troszkę do dziś, ale jest ogromna poprawa. Natomiast u starszego syna od początku w zasadzie powiększone migdały, naprawdę do ogromnych wielkości, plus wieczne katary, zatkane nosy, chrapanie w nocy, furczenie i katary takie, które oczywiście były leczone często antybiotykami, ponieważ były zielono-żółte. Wtedy brak świadomości mojej, o co to jest i jak z tym działać, powodował, że po prostu jakby no, godziłam się na to, tak, no bo nie miałam innych narzędzi. Dzisiaj jesteśmy w takim, że tych katarów już nie ma. Jeśli są, to tylko infekcyjne. Migdały są obkurczone. Pojawiają bez się większe antybiotyku, gumy, bez wycięcia, bez antybiotyków, bez sterydów. Tak. Jesteśmy od listopada 2021 bez żadnego sterydu, więc nie przyjęliśmy ani ampułki, mimo że były przepisane kilkanaście już razy, myślę, że nawet może więcej, już może kilkadziesiąt. Bo też ważne, Iwonka, jest to, że absolutnie to nie jest tak, że to nie jest jakieś znachorstwo, nie chodź do lekarza, nie, absolutnie. No właśnie, żeby też to mieć wszystko na uwadze, regulujemy tak? dietą. To, co, ale to, nie, co chodzi powiem, mi oczywiście... Iwonka, że nie jest tak, że ja mówię nie chodź do lekarza, nie idź na nie, osłuchanie, absolutnie, nie, tylko ja właśnie chodzę idź, do zrób lekarza, badania, tak? Zrób badania krwi, CRP, morfologię. Oczywiście, jesteśmy podstawą kontrolą, tylko pytałaś, czy to był proces. Oczywiście jest to proces, w dalszym ciągu jest to proces, ponieważ wiadomo, że każda zmiana też to jest sama w sobie procesem. Natomiast zaczęłam od zmiany diety, od stopniowego wykluczenia nabiału. Wtedy diametralnie
poprawiła się skóra właśnie młodszego syna i poprawiło się komfort oddycha starszego. Super. Czyli ewidentnie był ze śluzem i po prostu no nie służyło im to. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ja byłam wychowana na Dabiale, pewnie tak jak większość z nas. Przez 30 kilka lat spożywałam serek wiejski zimny rano na śniadanie i nie było inaczej. W tej chwili jestem półtora roku bez nabiału. Pomijając to, że kilka kilogramów mam minus dzięki zmianie tej diety, to po 7 latach przyjmowania Eutyroxu na niedoczynność tarczycy jestem w trakcie odstawiania leków. Pięknie. Także to myślę, że to jest świadectwo, które mówi samo za siebie. Czyli jakby skutkiem ubocznym zmiany diety dzieci jest też zmiana diety oczywiście też nasza, no bo tak jest mi po prostu łatwiej i wygodniej. Ale też tak powinno być, tak? Że nie może być tak, że my rodzice sobie siedzimy przy pizzy, której ścieka ser, a ty jedz, płacz w jakichś złych emocjach kaszę jaglaną na przykład, tak? Ale oczywiście wszystko to musi nie być jest razem. Nie jest bez ortodoksji takiej, że na tą przysłowiową pizzę nie pójdziemy. Oczywiście czasem idziemy, ale nie spożywamy produktów na co dzień. Jeśli dziecko nawet je w szkole, powiedzmy w cudzysłowie, normalne obiady, bo tak po prostu się dzieje, no to unikamy po prostu pewnych rzeczy w domu i w domu staramy się otrzymać jakość produktów, trzymać diety, znając też typ swojego dziecka, o którym mowa jest właśnie na kursie, jest łatwiej po prostu regulować jego odporność poprzez dietę właśnie. Dokładnie. A jeśli chodzi jeszcze, znaczy ja tylko tutaj podkreślę, że myślę, że ważne jest to, żeby wszędzie ta dieta też była i w szkole czy w przedszkolu, bo to też jest ważne. Tutaj też mogę tak podkreślić. W przedszkolu nam się udało, w szkole niestety nie. No, ja dlatego mój syn nie je w szkole jedzenia, bo po prostu no, jest jakie jest. Jakość jest jaka jest, tak? A powiedz mi jeszcze odnośnie tego kursu. Co jest takiego innego niż na innych kursach? Albo na przykład, co jest takiego najcenniejszego, co wyniosłaś z tych kursów, albo jakieś takie metody, które dla Ciebie były? No bo ja mogę tylko w skrócie powiedzieć, że kurs trwa 3 miesiące. Ten kurs składa się z 5 modułów. Mówimy o prawidłowym żywieniu, o typach dzieci, to troszeczkę co wspomniałaś, o ziołach, o przyprawach, żeby wiedzieć, co prawidłowo stosować dla swojego dziecka, o alergiach, nietolerancjach pokarmowych. Tutaj w tym module dużo nam podpowie znalezienie przyczyny, bo tu też mogą być przyczyny nawracające infekcje, bo źle jemy, bo jest alergia, alergie krzyżowe, więc tutaj bardzo ważne jest dodatkowy taki moduł, który specjalnie go włożyłam do tego kursu. No i tutaj naturalne metody leczenia, czyli takie wspomaganie tutaj czy ziołami, czy naturalnymi metodami i uczenie i pomaganie Wam właśnie w tym wyjściu na prostą ze zdrowiem, tak? Żeby, tak jak mówisz, to jest wszystko proces. Więc tu jest ten proces 3-miesięczny, plus mamy grupę wsparcia na Messenger. To było wielokrotnie złożone pytanie, więc podzielę sobie je na części. Czyli pierwsza rzecz, zdecydowanie warta każdych pieniędzy, to jest ogrom wiedzy, który jest przekazywany w trakcie kursu. W trakcie każdego modułu na pewno dowiecie się czegoś nowego i o sobie, i o tym, co do tej pory myśleliście, a jak powinno się postępować, żeby ta odprawa budowana, a nie zabijana w zarodku. Oprócz tego dla mnie bardzo cenny jest fakt, że kurs trwa właśnie te 3 miesiące i jest cały czas grupa wsparcia na Messengerze, gdzie i inne dziewczyny są dostępne praktycznie na żądanie w określonych godzinach oczywiście, ale jak się tylko coś dzieje, czy czegoś potrzebujemy, zawsze możemy liczyć na to wsparcie. To, co jest istotne z mojego punktu widzenia, szczególnie też dla osób, które bardzo przeżywają, jestem z tych przeżywających choroby swoich dzieci, więc dla mnie komfort taki, że mam inne mamy, które podobnie przeżywają albo mniej przeżywają i są w stanie wprowadzić spokój trochę w te emocje, to jest bezcenne.
Dlatego uważam też, że społeczność, która tworzy się wokół danego kursu i danej edycji, jest czymś niesamowitym, bo w świecie, który mamy tak bardzo wany, jest to jedna z nielicznych społeczności, gdzie jestem, gdzie nigdy nie padło jakieś gorzkie słowa w stosunku jednej dziewczyny do drugiej. Zawsze jesteśmy dla siebie wsparciem, nawet jeśli jedna ma gorszy dzień, to druga ciągnie do góry i mówi wstawaj, poprawiaj, korwaj. I niejednokrotnie jakby byłam w dwóch rolach. Czasem ciągnę do góry, czasem nie ciągnął do góry, no i pewnie raczej częściej z dołu do góry, tak jak mówię, ponieważ przeżywam. Aczkolwiek to jest dla mnie niesamowite i z tym się nie spotkałam nigdzie. Więc Asia, chylę czoła, bo naprawdę to, co tworzycie tutaj z Martą i z dziewczynami, jest no, czymś wyjątkowym. I dla samego Messengera, i dla samego tutaj jakby jakości i atmosfery naprawdę warto dołączyć. Pomijając fakt, że kurs kosztuje 600 zł, może się wydawać, że jest to duża kwota, dzieląc to na miesiące schodzimy już do 200 zł, gdzie mnie w momentach takich krytycznych, gdzie dziecko chorowało te 20 dni, tak jak mówiłam, każda wizyta kosztowała w tych 200 dni, byliśmy trzykrotnie, czterokrotnie u lekarza, każda wizyta kosztowała 200-220 zł, plus oczywiście siatka leków po wizycie, to tak naprawdę ta kwota jest no, dosyć symboliczna. Więc jeśli wahacie się ze względu na finanse, to naprawdę no, no nie powinno być to blokerem, bo to będą jedne z lepiej zainwestowanych pieniędzy w waszym życiu. Jestem w stanie to porównać do dwie takie sytuacje, gdzie pieniądze były dobrze ulokowane. Pierwsza to była płatna położna na etapie porodu, a druga to był kurs u Asi. Dziękuję. Więc myślę, że to jest jedna z lepszych rekomendacji. No i tak jak powiedziałam, no, u nas te główne problemy zostały zaadresowane. Jesteśmy na etapie wychodzenia ze zmian skórnych. Zmiany skórne pojawiają się, dokładnie wiem kiedy, dokładnie wiem kto mu da i kiedy, co mu da do zjedzenia, bo za parę dni mamy problem, więc jakby już namierzony wróg. I po prostu jestem w stanie tym w jakikolwiek sposób zarządzić. Super, że opanowałaś te migdały, tak? No bo jedynym rozwiązaniem w tym świecie medycznym jest po prostu usuwanie, tak? Usuwanie układu odpornościowego. Dokładnie tak było, dokładnie tak było u starszego. Sugestia pierwsza była taka, że oczywiście wycinamy, ale ponieważ no, ja nigdy nie wierzę w pierwszą diagnozę, nauczona doświadczeniem, zasięgam innych, że tak powiem, opinii, no to tutaj udało nam się z Asią wyprowadzić na tyle, że to wycięcie jest zbędne i super. Nie mamy już w zasadzie z tym problemu. Tak jak mówię, jedynie powiększają się w infekcjach, czyli de facto spełniają swoją rolę. Bronią to, co powinny bronić, chłoną to, co powinny chłonąć i nie przepuszczają dalej. I później tutaj, naturalnie się obkurczają. Tak jest. Super. Powiedz mi jeszcze z takich rzeczy odnośnie kursu, ja to zaraz zobaczę, czy macie jakieś pytania? Czy jest tu ktoś, kto ma jakieś pytanka? Tu Ania, o dziewczyny, ja tylko chwilę wpadam do Was, żeby zobaczyć. Witam i słucham. Iwonka, dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania dotyczące kursu. Ja tylko powiem, że a propos jakby tej społeczności, która powstaje na tym Messengerze, i ta grupa wsparcia, która jest, to jakby z takim moim wsparciem, to jest w obrębie tych 3 miesięcy. Tak jak powiedziałam, kurs rusza 26 marca do 26 czerwca i po tym czasie to nie jest tak, że ja to usuwam, tak? Dziewczyny się wspierają cały czas. Po tym kursie już jest ten czas, kiedy mają te osoby, kursantki, tą wiedzę, i się wspierają nawzajem. Ja jestem w tej grupie, czasem coś tam się wypowiem, ale bardzo, bardzo rzadko, no bo już jakby to skończył się kurs, ale rzeczywiście po tych 3 miesiącach dziewczyny mają ze sobą wsparcie, prawda Iwonka? Tak jest. Dokładnie. I po prostu chodzi o to, że te 3 miesiące to jest, ja to ja mówię na to podróż, to jest taka podróż małymi krokami, zmiana tej diety najpierw, zmiana i też niektórzy mówią, ojejku, bo te wszystkie zdrowe rzeczy, to one są drogie. Tylko pytanie, słuchajcie, co jest bardzo ważne, tak jak Iwonka powiedziała, później nie chodzisz do lekarzy tak często,
później nie wychodzisz z workami leków z apteki, więc to się, można powiedzieć, że nawet jest więcej tych pieniędzy w budżecie domowym, bo po prostu nasze dzieci nie chorują albo mniej chorują. Jeśli chorują, to wiemy, jak naturalnie szybko, żeby wyszły z infekcji. Nie mówię, że nie chodzimy do lekarzy, chodzimy, osłuchujemy, badamy CRP, sprawdzamy to wszystko jak najbardziej i naprawdę w 99% osłuchowo czysto i CRP niskie, także, prawda, Iwonka? Tak jest, właśnie ale Iwonka lubi jest chodzić, lubi chodzić. Tak, ja bardzo lubię, hobbystycznie się chodzę do różnych lekarzy. Ale już rzadziej, ale jeszcze już ale rzadziej. Jesteśmy w trakcie właśnie wychodzenia z grypy i dzisiaj też po epizodach długiego, suchego kaszlu poszliśmy do lekarza osłuchać. Oczywiście jest czysto, no ale lekarz profilaktycznie mówi, żeby sterydem przeinhalować. No. Oczywiście tego nie zrobimy, tak? Bo nie ma takiej potrzeby. Wszystko jest pod kontrolą. Organizm się oczyszcza. Morfologia bardzo ładna dziecka w infekcji, tak, naprawdę bardzo silna. Wysoka hemoglobina, naprawdę piękna i niskie CRP. Także wszystko pokazuje na grypę. Tak, także po prostu porządnie się wyleżeć, zadbać o to, prawidłowa dieta. Także to są takie najważniejsze rzeczy. Na razie pytań nie ma. Każdy słucha z zaciekawieniem. Coś jeszcze byś dopowiedziała? Coś takiego ciekawego albo właśnie to... Jeszcze w wielokrotnie złożonym pytaniu było to, co najcenniejsze wyniosłam, tak, ale też o metodę. To zacznę od tej metody. Dla mnie metodą, odkryciem była metoda leczenia, jakby usuwania gorąca z gardła poprzez nakłucie palca. Tak, ponieważ moje wszystkie infekcje zaczynają się od bólu gardła. Dzieci w większości też, chociaż dzieci czasem różnie te infekcje startują. Natomiast no, dla mnie to jest zdecydowanie odkrycie. I działa po prostu bezbłędnie i powoduje to, że infekcja dalej się nie rozkręca i jestem w stanie po bólu gardła w zasadzie z dnia na dzień. Tak, bądź no z i też są godziny na masaże godzinę, w zależności. Tak? Od... Bo to też chodzi o to, że jak mamy problemy z gardłem, to u dzieci możemy masować ten punkt na palcu, tak? Bo to są też punkty akupunkturowe. Także widzicie, też takie metody bez picia ziół na przykład, czy jakieś łączenie. Ale też dużo na tym kursie także jest tych masaży Twina, bo dzisiaj miałam też dużo w Messengerze pytań prywatnych właśnie, czy na tym kursie też będą metody masaży Twina. Będą. Tak, tak będą. Zawsze tak są będą. Filmiki, dostajecie naprawdę bardzo dużo informacji, które można powiedzieć, że się wałkuje. Jeszcze od 13 edycji jeszcze coś takiego wprowadziłam, że po tym module naturalne metody leczenia, ja jeszcze cały czas podpowiadam na tym Messengerze, ale właśnie później wyciągam od Was to, żebyście powiedzieli, jaki jest plan zdrowienia, tak? Czyli na przykład robię okłady, moje dziecko ma mokry kaszel, co ja robię? Ja już nie mówię Wam, co macie robić po pewnym czasie, tylko już jakby można powiedzieć po miesiącu uczenia oczekuję od kursantów właśnie to, żeby właśnie powiedzieli, proszę? Sprawdzam. Sprawdzam, tak? No bo wcześniej było tak, że tylko w kółko mówiłyśmy, mówiłyśmy, mówiłyśmy. Wodnisty katar, moczenie nóg w gorczycy, moczenie nóg w gorczycy. A teraz wycwaniłam się i to właśnie dzięki temu po prostu lepiej sobie to każdy przyswoi, zapamięta na swoim przykładzie. Nawet jeśli ma zeszyty, ma skrypty z kursu, to musi kto zajrzeć i sobie to dopiero powtórzyć. Bo każdy, a Aśka powie, Aśka powie. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby ten proces, żeby się nauczyć samemu. Także i zioła, i dieta, i właśnie masaże Twina, i tutaj te punkty akupunkturowe na gardło, czy wzmacnianie żołądka, czy problemy z zaparciami, czy biegunką, też tutaj masaże Twina, czy gorączka nasza, tak, która niesamowicie działa, to wszystko będzie, można powiedzieć, ten proces trzymiesięczny. Ile trwa jedno spotkanie kursowe? Spotykamy się w ogóle, te osoby, które dołączyły już do kursu, w najbliższy piątek otrzymają na maila link do grupy kursowej
I w niedzielę rozpoczynamy o godzinie 20 takie spotkanie online, bardzo podobne do tego, tylko razem z prezentacją. Ja pokazuję prezentację, którą później otrzymujecie. Jest wrzucany do grupy PDF i otrzymujecie to u siebie. Możecie to wydrukować, możecie to nanieść sobie jakieś swoje notatki. I takie spotkanie, ja się staram, żeby było do godziny, w zależności, jeśli są pytania, więcej tych pytań, to wiadomo, że to jest troszeczkę dłużej. Dlaczego staram się do godziny? Dlatego, że chciałabym, żebyście później przez te 3 miesiące, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, sobie jeszcze raz to odtworzyli. Dzięki temu utrwalili wiadomości. Jeśli będzie live, który będzie miał 3 godziny, to po prostu fizycznie się człowiekowi nie chce, nie ma tyle czasu w dzisiejszym świecie. Więc Iwonka, ja staram się do godziny, żeby móc później to powtarzać. W tym pierwszym module, który będzie w najbliższą niedzielę, będę mówiła o prawidłowej diecie, o tym, co niszczy trawienie, o tym, co buduje trawienie, jak powinny być posiłki. Też będą osoby, które będzie jedna pani, która jest w ciąży. I będą dwie czy trzy osoby, które mają malutkie dzieci przed rozszerzaniem diety. Więc tutaj też będzie ten nacisk i moment opowiadania o właśnie o rozszerzaniu diety, kilka słów, co na początku wprowadzać, a później jeśli będą pytania w ciągu trwania kursu, to każdy może odpowiadać. I co jest jeszcze fajne, to każdy kursant, Iwonka też możesz to powiedzieć, będzie miał swój post, gdzie opisuje swoje dzieci, ustalamy wtedy razem typ dzieci i może też różnego rodzaju choroby czy infekcje jakieś są, to też pod tym live, pod tym swoim postem może opisywać. Także nie ma tak, że jest wszystko rzucone na głęboką wodę i każdy jest zagubiony. Nie, każdy ma swój post. Można powiedzieć, ja każdego traktuję indywidualnie. Nawet powiem szczerze, że staram się w okresie tych 3 miesięcy kursu, jeśli jest jakiś bardziej indywidualny problem, to staram się też nawet zadzwonić, porozmawiać. No tutaj już takie bardzo, bardzo indywidualne podejście do każdego kursanta. Także odpowiadając tylko Ilonce, kurs trwa około godziny. A czy przewidujesz kolejne edycje? Tak, ja prowadzę ten kurs 2 razy do roku i dopiero następna edycja będzie na jesień. Iwonka tutaj... Myślę, że jeśli ktoś dołączy, dołączy wiosennej, to się mógł doczekać kolejnej, to tak działa. Ponieważ zawsze na każdej edycji jest coś nowego i nowa wiedza i tak naprawdę nie powtarzają się bardzo te treści. Oczywiście podstawa jest tak sama, ale zawsze się coś jeszcze dodatkowo szerza. Ja cały czas się uczę. Jutro i pojutrze jadę do Gdańska na kolejne staże kliniczne. W czerwcu kończę ziołolecznictwo w szkole TOMO. Także cały czas się uczę. Już są też wprowadzane zioła. Był też czas, kiedy... Znaczy jest też trochę homeopatii. Także myślę, że dla każdego tutaj, te osoby, które będą chciały też poszerzać tą wiedzę, to myślę, że też to jest dobrze, tak? Nie, do moich kursów także dołączają osoby, które, czy dietetycy, bo moja wiedza też się opiera na medycynie zachodniej, bo jestem analitykiem medycznym, mikrobiologiem, ale także skończyłam dietetykę chorób wewnętrznych i metabolicznych na Akademii Medycznej. Co do końca nie ze wszystkim się zgadzam z tą dietetyką taką stricte medyczną naszą tutaj zachodnią, ale pokazuję właśnie jak ta medycyna chińska, jak niekonwencjonalna, można powiedzieć tutaj taka naturalna, jak działa i jak to szybko jest skuteczne. Szybko działa i jest skuteczne. Zobaczmy, czy tu jeszcze to, są co mi się, jakieś... Asia, jeszcze nasuwa, taka refleksja po tym, co powiedziałaś, czy to jest proces, to zapomniałam dodać, że my zaczynaliśmy z dziećmi chorującymi bezgorączkowo. Czyli organizm ich totalnie był osłabiony.
przez te niegorączkowo. antybiotyki, przez to Tak. wszystko, tak? Moje dzieci po prostu się nie broniły, wpuszczały wszystko, co leciało, tak? W tej chwili gorączkują nawet do 40,5 stopnia. Oczywiście dla mnie to było no, trudne do przełknięcia i do przepracowania, ponieważ Pamiętam, gdzieś tam jaki była panika, jak mnie dostali gorączki. pokutuje cały czas w społeczeństwie, że 38 i wjeżdżamy z pedicetamolem. No nie. Więc jakby gdzieś tam to jest chyba najcenniejsze dla mnie, że widzę, że te dzieci mają siłę walczyć, to po pierwsze. Po drugie, że ja mam to, że jednak daję im tą szansę na to, żeby one mogły własnością ten patogen zwalczyć. I że faktycznie no, te gorączki są. Jakby gdzieś tam okiełznanie własnych emocji, jednocześnie odbudowanie tej odporności na tyle, że ta gorączka się pojawia i organizm jest na tyle silny, że jest w stanie To jest zbudować te cudowne. przeciwciała, to jest dla mnie coś, co jest zdecydowanie najcenniejsze. Cały czas się uczę emocjonalnie podejść do tego, że gorączka to dobro, ale już dzisiaj czasem wpadam w panikę jeszcze, ponieważ jest to proces, aczkolwiek bardzo się cieszę, że ten organizm jest z moich dzieci na tyle silny, że ta gorączka jest i że ta gorączka działa, skraca bardzo czas choroby. Jeśli nie zbijam, bo nie zbijam już od bardzo długiego czasu, to od razu widać, że ta gorączka po prostu działa cuda i skraca do maksimum czas choroby, czy przebieg tej infekcji łagodzi też. Więc to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, co chciałam dzisiaj przekazać, że jednak mamy w sobie moc wewnętrzną, tylko trzeba ją po prostu odpowiednio zaopiekować i wtedy organizm sam sobie świetnie radzi. Dokładnie. Przede wszystkim mu nie przeszkadzać chemią, tak? Dokładnie. A dzieci są, jak ja to mówię, świeże, nowe. No, powiem Ci, Iwonka, tak. Ze względu na to, że od bardzo wczesnych lat dzieci były na tych antybiotykach, były na tych sterydach, to ten właśnie była zniszczona na tyle odporność, że nie było tej gorączki. I te infekcje nadal się jakieś pojawiają rzadziej, krócej. Ale się pojawiają, bo tak jak powiedziałaś, to jest proces, tak? Ale dajesz radę świetnie, bez lekarstw, bez antybiotyków, bez sterydów i bez wycięcia tych migdałów. Dla mnie to było coś niesamowitego, olbrzymi progres, dlatego że ja mam też pacjentów, którzy po wycięciu migdałów rzeczywiście oddech mają super, nie chrapią, ale zaczynają się inne choroby. Tak, inne choroby, choroby autoimmunologiczne, naprawdę po prostu zastanówmy się i znajdźmy przyczynę tych chorób, skąd to się bierze, tak? Dlatego ten 3-miesięczny kurs uważam, będę się powtarzała, nie jest na tyle drogi, żeby właśnie tak jak mówisz, patrzeć na finanse, bo to się wszystko później przekłada na to, że no, nie idziemy do apteki, to odłóżmy pieniądze, nie kupujemy nabiału produktów przetworzonych. Ja nieraz jestem przerażona to, co widzę, co ludzie kupują, a później zjadają, tak? Tutaj też duży nacisk daję jakby uczę też robić prawidłowo zakupy, bo możemy właśnie nas to wszystko, jakby te wszystkie kolorowe, przetworzone rzeczy ciekawią, tak? I ludzie to kupują. Kupują tubki, kupują słoiczki, kupują gotowce. A jak zrezygnujemy z tych gotowców, to trochę inaczej to będzie w tym momencie wyglądał nasz budżet. Naprawdę, nawet jeśli musimy kupić jakąś droższą mąkę, a nie będziemy też jeść. Finalnie koszyk bez nabiałowy i tak wychodzi taniej. Kiedyś to podliczałam i tak naprawdę jeśli nie kupujemy Danonków i innych tam kolorowych jogurcików i tak dalej, to tak naprawdę finalnie i tak kończymy z koszykiem, który jest, że tak No powiem, ani mąż, budżetowy nie niż. wiem czy jest Ania, Ania jak jesteś, to ani mąż to liczył i tam 1000 czy 1000 coś złoty zaoszczędziła, nie dość, że na lekach, na lekarstwach, bo dziecko w ten miesiąc nie chorowało, to właśnie na tych zakupach, tak? Niektórzy właśnie to liczą, przeliczają, co wydają, jak to wygląda w danym miesiącu, bo jednak powinniśmy się liczyć, no, sprawdzać ten nasz budżet.
I właśnie jej mąż zwrócił uwagę na to, że no wiesz co, no chyba w tym miesiącu o 1000 zł mniej poszło na zakupy, bo tak naprawdę ja też daję duży nacisk na to, żeby nie podjadać, tak? Żeby ten organizm mógł strawić, a nie dziecko w kółko co 15 minut, a to pączek, a to zjedz zupę, dostaniesz Danonka, jak zjesz Danonka, dostaniesz. O, Ania napisała, Bananka. jestem, tak, mój mąż, mój mąż. No dokładnie, to ile Ania zaoszczędziłaś dzięki kursowi? Zaraz Ania nam odpisze, a ja odpowiem na pytanie Ilonki, w jaki sposób zgłosić się jeszcze na tą edycję kursu. Można, tutaj link jest na górze w naszym live'ie. Tutaj jest i można wybrać sobie trzy pakiety. Pakiet podstawowy to jest sam kurs, pakiet z konsultacją, to wtedy jest dużo tańsza konsultacja i VIP z miesięcznym wsparciem, ale już nie ma możliwości, chyba tylko jedno miejsce jest na pakiet VIP, to tak powiem. I jeśli ktoś chce na raty, bo myślę, że to jest najkorzystniejsze, bo nie musimy zapłacić tego 600 zł, czyli 598 zł od razu, tylko właśnie po 200 zł, 3-miesięczny kurs po 200 zł. Ja to przeliczyłam, to wychodzi 6,64 zł dziennie. No to akurat pewnie to mleczko, te danonki, to dziennie to akurat na to pójdzie, a po prostu to jest tylko dla naszego zdrowia. Także Ilonka, jeśli masz wątpliwości, to pytaj. Też później też możesz mi zadawać pytania. Jeśli ktoś chce kupić na raty, musi do mnie napisać. Ja podaję numer firmowy konta. Wtedy wpisujemy w tytule 1/3 kursu o odporności i się wtedy umawiamy raz w miesiącu. Później kwiecień, maj jest opłata. Także myślę, że nie ma problemu. Mam komentarz od Ani. Teraz to już nie przeliczam, ale sporo, ponieważ odpadł nabiał, pieczywo, kupne produkty przetworzone, które były dostępne non-stop do podjadania. Właśnie, my też będziemy robić chleb bezglutenowy na zakwasie, bułki, które ostatnio pokazywałam w Thermomixie i nie w Thermomixie, będą zwykłe, będą bezglutenowe, gryczane. Także naprawdę to jest po prostu 3-miesięczna podróż. Tak, Iwonka? Tak jest. Potwierdzam, oczywiście. Jeszcze to, co mogę dodać, to że wraz z kursem budujemy też świadomość gdzieś tam zdrowego odżywiania wśród dzieci. I u mnie po tym czasie po pierwsze doszło do takiego momentu, że babcia potrafi przynieść no, najgorszą jakąś, nie wiem, pianki z półki, no byle co, wydaje jej się, że fajna. I dzieci po Kolorowe. prostu mówią, że babciu nie, bo ja wolę jabłko. Albo Pięknie. starszy syn przychodzi ostatnio ze szkoły i mówi, że mamusiu, no my mamy coraz nie kiepski ten sklepik w szkole. Dlaczego? No dlatego, że tam wszystko jest niezdrowe. Ja mówię, no a co konkretnie? No buły białe, same batony takie kolorowe, żelki i dzieci to jedzą, wiesz? Więc to jakby gdzieś tam też w tych głowach dzieci się buduje taką świadomość tego, że mają wybór, tego, że nie muszą jak wszyscy, tego, że mogą mieć własne zdanie i mogą mieć wpływ na to, co, że tak powiem, przyjmują do organizmu, tak? Więc ja akurat osobiście jestem z tego dumna, bo moje dziecko ma siłę na tyle, żeby w grupie rówieśniczej powiedzieć, że on tego jadł nie będzie, ponieważ jest to niezdrowe, a Pięknie. ma 7 lat. No, edukacja, edukacja. Jedno pytanie. Jak ma wyglądać opis rodzica dziecka do naszej grupy Messenger? Opis rodzica dziecka. OSI, to jest coś takiego, że jeśli chodzi o opis, to będzie na osobnej, prywatnej grupie na Facebooku. Możecie też wrzucić swoje zdjęcie dziecka. To grupa jest zamknięta. Wrzucamy zdjęcie i opis, tak? Ja zawsze daję przykład moich dzieci. Nadia lat 9, dziecko, które ma w sobie dużo gorąca, czyli jest dzieckiem nadmiarowym. Jasio 13 lat, też opisuje, jak dziecko śpi, bo to są typy i cechy danego dziecka. Dzięki temu ustalamy nasze dziecko i wtedy wiemy, jak prawidłowo żywić, jakie prawidłowe przyprawy dawać i później jak wzmacniać przy infekcjach. I pytanie, czy ta grupa działa tak jak czat ogólny messengerowy, bo ciężko tam szukać wątków. Dlatego są u nas, na naszym messengerze, są zasady.
bo jeśli by nie było zasad, to właśnie taki chaos, jak jest właśnie na tym czacie ogólnym messengerowym grupy, jak wzmocnić moc produktów żywnościowych dzieci i dziecka. I teraz tak, ten messenger jest taki, że zawsze proszę, żeby jeśli ktoś ma pytanie, to jeśli jest wątek, który chcemy poruszyć, to każdy uczestnik ma możliwość wrzucenia pytania na grupę z hashtagiem i to jest jego post i ja na niego odpowiadam. Jeśli coś trzeba szybko, to wtedy na tym messengerze piszę. Iwona pisze, Filip, lat 7, ma wodnisty katar. I staramy się zrobić to w jednej wiadomości. Dlaczego? Dlatego, że były takie sytuacje, że nagle ktoś, kto pracuje 8-16, nie może być non-stop w telefonie i nawet staramy się tego, żeby nie doprowadzić do czegoś takiego. Po prostu ma na przykład 300 wiadomości, no może 300 nie, ale ze 100 wiadomości, jak się rozkręcą. Było i te, 300. No, pewnie tak. Tylko no wiesz, w zależności, no ja to zaglądam częściej, no bo ja tutaj odpowiadam. OSI, są zasady, także o których będę mówiła, będę prosiła, ale tak jak mówię, jeśli nie chcemy otrzymać odpowiedź, i też jest, o było i o 300, było i 300, no widzicie, było 300, ale sobie daliśmy radę i dalej chcemy dołączać do kolejnych edycji, daliśmy sobie z tym świetnie radę. Ale rzeczywiście też jest lubka w Messengerze, wpisujemy, jeśli na przykład jakiś masaż będzie wrzucony na Messenger, ale także wiele rzeczy, które jest wrzucone na Messenger, są na przykład masaże Twina wrzucane na grupę. Jakieś przepisy też są wrzucane na grupę, także jakby dwie drogi. Myślę, że ten Messenger jest najważniejszy wtedy, kiedy wspieramy się, tak, Iwonka, mamy gorączkę, dziewczyny, co mam zrobić, coś tam, zawijanka i w ogóle. Jak trzeba, albo na przykład mamy szybkie pytanie, tak? Potrzebujemy coś dodać, albo coś zrobić teraz, nie zanim stworzymy post, kiedyś tam Aśka odpisze, tylko Messenger, oznaczacie mnie i wtedy ja dostaję wiadomość, że jest pytanie stricte właśnie do mnie, bo jest jakiś problem. 8-16 działa Messenger, po tym, po 16 piszecie, jeśli jest potrzeba i ja zawsze jestem do tej, nawet do 21. Jeśli jest coś bardzo ważnego, macie też mój numer telefonu na kursie, także tak jak powiedziałam, i w weekendy też jestem dla Was dostępna. Tylko tak jak mówię, staramy się, żeby te pytania były ważne pytania, oczywiście każdy ma swoje ważne, ale no wiecie o co chodzi, że jakby, żeby były to pytania ważne. Dobrze mówię, Iwonka? Tak jest, no, ze swojego doświadczenia pamiętam, że jak wpadł w euforię tego, że pojawiła się gorączka, to nawet do późnych godzin nocnych na zmianę z Martą mnie wspierałyście po to, żeby ją pielęgnować, więc jakby gdzieś tam potwierdzam wszystko, co powiedziałaś, ale też Messenger jest właśnie dla mnie cenny ze względu na tą atmosferę, która tam panuje, ze względu na to, że tak jak powiedziałam już wcześniej, żyjemy w takim podłym świecie, to jednak to jest taka fajna ucieczka i odskocznia do tego, że jednak można inaczej. Pokazuje, że jednak to dobro jest w nas gdzieś tam, może czasem głęboko schowane, ale to jest taka społeczność właśnie, że nie znamy się z dziewczynami z 12-13 edycji z nikim, z Asią też się nie znam osobiście, w sensie twarzą w twarz się nie widziałyśmy jeszcze przez ten czas, aż skandal. Do Buczynowej Doliny musisz ale, ze mną pojechać. Aczkolwiek naprawdę z wieloma osobami bardzo, bardzo blisko, mimo tego, że nie widziałyśmy się nigdy na żywo, jesteśmy z różnych zakątków Polski, piszemy do siebie prywatnie też już teraz i tylko jeśli będzie możliwość taka, żeby się gdzieś spotkać, to na pewno się spotkamy, więc to też tworzy takie relacje, które trwają bez względu na edycję, także to mówię, to jest unikalna chodzi, rzecz. Tak? Ja nie zamykam całkowicie Messengera. Unikalna rzecz, która myślę, że nigdzie indziej się nie dzieje, więc to po prostu to jest tutaj twój, nie wiem, czar, urok osobisty, cokolwiek to jest, to po prostu twoja moc. Moc, także, moc w naturze. Także, tak, twoja także moc, jeśli moc. Ktoś ma jakąkolwiek wątpliwość, to myślę, że ta Iwonka rozwiała to wszystko. To jest, tak jak powiedziałyśmy, proces, to jest, ja zawsze mówię, małe kroczki. Ten kurs nie jest związany tylko z żywieniem, ten kurs jest związany z żywieniem, z emocjami, z naturalnymi metodami. Nieraz mówię, Iwonka, nie?
Po co już nie patrz na dziecko, nie patrz na dziecko, myjesz okna na Dokładnie. przykład. Pamiętasz z tymi myciem okien? No właśnie, bo to też nie chodzi o to, żeby skupiać się na tym dziecku, bo to tak działa. Ja nieraz mówię, przestań sprawdzać ten nos i tak dalej. I na drugi dzień jest katar? No nie ma. Miałam taką Justynkę. Nie ma kataru, tak? Dziecko ma w sobie moc uzdrawiania, każdy z nas samoleczenia, ale też pamiętajmy, że emocje naszych, nas, to był ostatnio live na temat emocji, emocje, wpływ emocji rodziców na chorowanie dziecka. Coś w tym jest, bo naprawdę obserwuję to i rzeczywiście często też uczę, żeby po prostu odpuszczać, tak? I to wtedy po prostu działa. Coś na koniec, Iwonka. Powiedz coś, przekonaj te osoby, żeby chciały. Powiem tak, już wiele słów padło, natomiast ktoś się waha, to naprawdę to jest ten moment, że warto się zgłosić. Na pewno nie pożałujecie. To są jedne, tak jak już mówiłam, jedne z lepiej zainwestowanych pieniędzy. Jeśli chcecie unikalną atmosferę, komfort taki, wsparcia ekspertów, którzy poprowadzą przez proces za rękę. Jeśli chcecie, żeby w końcu dzieci zaczęły bronić się naturalnie, a nie cały czas szpikować ich antybiotykami, sterydami czy czymkolwiek z apteki, to jest właśnie ten moment, żeby to zmienić po prostu. Tym bardziej, że nadchodzi lato. Fajnie byłoby to lato przetrwać bez chorób, a jeśli już nawet, to żeby wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. I to jest moja rekomendacja, sprawdzona, że tak powiem, kilkumiesięcznym doświadczeniem, że naprawdę warto. Zmiana jest ogromna. I tak jak Kasia wcześniej wspomniała, moje dzieci chorowały bardzo często. Mieliśmy epizody 3 dni w przedszkolu, 3 tygodnie w domu. W tej chwili chodzą po 3-4 miesiące bez przerwy. No, pięknie. Teraz grypa akurat ich położyła, no, ale to no, czasem się zdarza. Tak? Ale poprzednim razem chorowali początkiem grudnia też na grypę de facto, tylko inny typ. Super. A już takich katarów wielotygodniowych, jakichś innych epizodów kaszli krtaniowych, aż do wizyt na izbie przyjęć i zastrzyków ze sterydów, nie mamy czegoś takiego już. Także pięknie. Myślę, że i to gorączka jest rekomendacja. I jest gorączka. Tak jest. I jest dziękuję gorąco. Ci bardzo. Myślę, że niejedną dziękuję osobę również. Przekonałaś i jakieś tam rozwiałaś wątpliwości. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, dziękuję że idziesz na następną edycję i widzimy się. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, bardzo. Że mi zaufałaś i działasz dalej naturalnie i idziesz tą moc w naturze. Dziękuję. Tak jest. Ja bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru wszystkim. Ja się tylko jeszcze tutaj pojawię. Powiem tylko na koniec, bo tutaj Ilonka napisała, że chciałaby złożyć zamówienie. Bardzo się cieszę. Po live'ie napiszę dla Ciebie wszystkie informacje. Jeśli, tak jak powiedziałam, jeśli ktoś chce kupić kurs na raty, to jak najbardziej pisze do mnie, ja podaję numer konta 1 przez 3, czyli na 3 raty po 200 zł i już w tą niedzielę dołącza do kursu. A te osoby, które udostępniły tego live'a, otrzymają od nas, ode mnie, Marta będzie wysyłała PDF-a o apteczce. Co warto mieć? Jakie zioła, jakie naturalne rzeczy. Bardzo dziękuję jeszcze raz Iwonce, dziękuję, że byliście. Naprawdę myślę, że to jest taka 3-miesięczna podróż i dzięki temu naprawdę wzmocnicie też siebie. Wzmocnicie też siebie, swój organizm, organizm dzieci, bo tak naprawdę jest to bardzo ważne, bo jeśli teraz nie zadbamy, to później niestety, ale skądś się biorą teraz obecne choroby, choroby autoimmunologiczne, naprawdę duża ilość alergii, nietolerancji pokarmowej właśnie z tej chemii i z niewłaściwego traktowania infekcji u dzieci. Po prostu niszczymy tym ich odporność, a tego nie chcę i nie chcemy. Dziękuję Wam bardzo, życzę spokojnej nocy i do zobaczenia na kursie.